Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, wracamy do przygód Reynardo. Musimy aktualnie znaleźć statek Zenobi. Powiedziała, że nie będzie walczyć, ponieważ nie może walczyć z własnymi żołnierzami niestety. To jest to całkiem zrozumiałe, więc my musimy oczyścić drogę, ja nadal nic nie mam. Kiepsko mi idzie zbieranie tych wszystkich rzeczy. No ale zobaczymy. Już sobie przyszykuję palce na odpowiednich klawiszach, żeby potem nie było problemu. Co, nie ma tu... Ale aż zdziwiłam się, bo miejsce jest takie, że idealne, żeby rzucić na mnie jakieś kruki. Tak, tu nie możemy, bo musimy mieć jeden z tamtych mieczy innych, których nie mamy. Ale za to mamy, z tego co ja dobrze pamiętam, dwa punkty do wydania, co? A, widzicie, idealnie. Moglibyśmy biegać szybciej lub mieć więcej zdrowia. O, to bym chciała. I to. Dobra. W takim razie możemy ruszać dalej. Nie ma tu nawet skrzynek czy czegoś, żeby sobie pootwierać. O, cześć! Wow, dużo ich tu jest. O nie, 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 to musimy się pana pozbyć jak najszybciej. Dobra. Wow. No i niestety nie zaatakowali. Wszyscy? Wszyscy. Spoko. Tam jest jakiś taki wielki teleport. A znowuż tu mogę się przed... Czy ja tu będzie skrzyneczka? O, jest, patrzcie. Udało mi się jakąś w końcu znaleźć. Mogę co najwyżej ulepszyć mój miecz bohaterski, ale niestety chyba nie żaden stworzyć. To wygląda jak jakiś wypasiony teleport w ogóle. Aha, dostaliśmy się na jakiś statek. Czy to już jest ten jej statek? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że to nie jest jej statek. Tylko jakiś se po prostu. O, o, a rzadko kiedy jest ruda w skrzynkach. Bardzo rzadko. Tutaj tak. Tylko jest tam jakaś flota, ale nie wiem, czy ona jest zniszczona, czy co. A czy na przykład z tamtą stronę mogę iść? Mogę. Wybory, wybory. A, no właśnie, udało mi się chociaż dotrzeć do skrzynki. This chest was filled with old concert t-shirts and something useful. Gdzie mogę iść też dalej tam? Nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi, pójście tutaj. A gdzie by zaprowadziło tam? Ale skoro są tu też skrzyneczki, to warto je porozwalać. Bo tu są jakieś światełka, które się zapaliły, ale nie wiem, co to w sumie szczerze dało. Dobra, nie mam pojęcia, dokąd się trafiłam. Tylko się pozbywamy pierwszego. Jak zwykle. Właśnie w przypadku tego całego czarownika to się najbardziej przydaje... Warto używać tego, co ja mam uniku, właśnie do unikania ataku tych magów ognistych. Okej, dobra, wróciłam właściwie tam, skąd przyszłam, więc w sumie...
Dobra, jeszcze go nie... O, tak ze 3 ciosy on potrzebuje, oho. Tak naprawdę. Good thing I don't have to clean up around here, you thought. No to nie ma za bardzo czego czyścić, bo one nie zostawiają ciał po sobie. Tak naprawdę. Okej. Okay. To jest teleport. Znaczy nie, to nie jest teleport, tylko to jest akurat winda. Wow, ile tu się ich pojawiło generalnie. No, muszę pamiętać, żeby w tą stronę, w którą trzeba. Czyli zawsze na tych, co mnie atakują akurat. Okej, to było szybkie. Całkiem interesujące. Dobra, to nic więcej nie ma. Więc na kolejny statek. Wow! Wow! Dobra, tu do mnie strzelają, to coś nowego. Tak szczerze. Ale tam jest skrzynka! To be so close to her. What are you thinking? He asked. I'm trying very hard not to think. Ojej, to wielkie to jest jej statek. Up ahead. He could see the thin silver of Zenobia's personal ship. Nie, dobra, to jest jej statek, okej. They would leave all this behind. No jaka pełna dóbr ta skrzyneczka. Poczekaj, Zenobia, ja zaraz się tam gdzieś przeteleportuję, tylko najpierw o, pozbieram co się da. Okej, okay, bo ja widzę, że muszę tu w momencie, jak on będzie przelatywał któryś z tych statków, to się złapać. Okej. Okay. Co dalej? Dalej tutaj, okej. Okay. Dobra, nie wiem, czy gdzieś tu jest ten czarownik, bo tak szczerze to nie widzę. Raczej nie, bo już by mnie czarami atakował. Kurczę, mamy dwa dodatkowe punkty umiejętności, a nie mamy znowuż teraz tej kapliczki. Czy jak coś znajdzie, to wtedy długo musi czekać na... Ja bym mogła teraz też jakiś miecz zmontować, na pewno ulepszyć swój. Ale niestety... niestety teraz nie ma żadnego workbencha. Warsztat. Chyba by było najlepiej nazwać to... warsztatem, co? O. Oberwałam czarem, a to niedobrze. Na przykład nie wiem, co daje zapalanie tych tutaj ogni. Bo nie zauważyłam, żeby dawało cokolwiek. Platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking. Dobra, bo tu do mnie nawalają armaty. Na szczęście dość łatwo pomijać je. Patrzcie, po lewej jest taki wielgaśny statek. A szczerze to się spodziewałam znowu też jakiegoś... jakiegoś komitetu powitalnego, ale nie. To było dość dziwaczne, ale spoko. Nie, to nie. Tutaj, o. Wow! Nowy przeciwnik. Aha, czyli muszę na niego... rzucić kogoś. Nie, źle rzuciłam.
Nie umiem dobrze... dobrze nimi celować. Okej, dobra, udało mi się. Tym razem. Dobra, wszyscy. Życia, ja chciałam. Życia. Nie. As they reached her ship, Renato suddenly felt a sharp pain in his stomach. He was surprised to see a crossbow bolt sticking out of it. Co? I was gonna lead the Empire to our secret base, said Lupino. But no, you had to screw up my plan because you've still got a thing for her. Renato stared at Zenobia. The kiss, was it real? She said, with a look of indescribable sorrow. She gestured and said an arcane word, and Lupino went flying into the abyss, screaming, I'm telling your father! Then she knelt down to cradle his head, and her paws felt very soft and warm. Okay, that was weird. He could have sworn he'd just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision, if it was true. He'd learned something. Lupino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the Mad Rabbit, but now he knew there was malice behind his goofiness. Tak, i udało się skończyć pierwszą historię, w której niestety Reynardo zginął, ale jesteśmy jakby, to jest coś takiego, że skończyliśmy z historią jakby piątą, nie myśl dwa razy. Jakim rodzajem bohatera jesteś? Jesteś bohaterem, który zawsze podąża za swoim sercem. Dostaliśmy też Fire Essences. Tak, i mamy nową jakby prawdę odkrytą, czyli że Lupino jest zdrajcą. Tak, i właściwie mamy tutaj opis tego, jak ta historia się skończyła. I tak właściwie to będziemy mogli zacząć jakąś kolejną prawdę. Znaczy kolejną jakby historię. He made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards, towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. Tak, musimy odkryć jeszcze jakby trzy prawdy. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced, or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis Stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. And also, his old friend Lupino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Tak, generalnie teraz mamy aż trzy wybory. Tak naprawdę. Dostaliśmy też nowy, Find the Temple. Może tym razem pójdziemy tak, jak mieliśmy dwa pierwsze wybory, czyli żeby spróbować zbudować tego całego Sky Rippera. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor. Isengrim III had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth?
was more than Renardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Tak, a więc czeka nas jakby tak nie patrzeć nowa przygoda, nowa historia. Myślę, że naprawdę ten let's play jeszcze wyciągnę, bo mi się ta gra podoba i w ogóle jestem ciekawa właśnie, jak to się tam jeszcze rozwinie. Renardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lupino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Renardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Tak. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pierwsza historia, którą skończyliśmy. No, skończyła się smutno, nie oszukujmy się, ale... Ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!